Oni, wiesz, wszędzie musieli mi wozić i, wiesz, no, w sumie najlepiej było nie opuszczać samochodu, bo to, jaki to powodowało, wiesz, klimat i vibe, no, to było niesamowite. Ja generalnie, przynajmniej teraz, nie jestem fanem nocnego życia. Cześć, z tej strony Hubert Grupa Łukasz Kowalka. Witamy was z studia Monocastum w siedzibie redakcji Muno.pl w Poznaniu. Przed nami pierwszy odcinek serii, której gościem będzie wyjątkowa postać, jeżeli chodzi nie tylko o polską scenę klubową, ale wydaje mi się, że również europejską, a nawet użyłbym określenia światową, człowiek, który, no już od. Kilkunastu, w zasadzie kilkudziesięciu lat, wyznaczał szlaki, które dziś przecierają kolejni e, artyści e, związani z polską muzyką elektroniczną. DJ, e, producent, wydawca w zasadzie to człowiek orkiestra. Marcin Czubala. Cześć. Marcinie, cieszymy się, że możemy mieć Cię tutaj, zwłaszcza, że nie jest to częste zjawisko, jeżeli chodzi o Ciebie i udzielanie wywiadów. Zgadza się. Więc no, nie czuję takiej potrzeby aktualnie, także jakby cieszę się życiem wiesz, swobodnym, cichym no. na uboczu. Okay. Tym bardziej się cieszymy, że do nas zawitałeś. W międzyczasie od ostatniego spotkania z redakcją MUNO minęło sporo czasu. Pojawiło się też bardzo dużo pytań. Tak. My troszeczkę robiliśmy tego researchu przed naszym spotkaniem i czytaliśmy dużo, właśnie opisów, imprez, zapowiedzi. Większość tych opisów, powiedzmy, z lat 2005-2010 brzmią: Marcin Czubala to postać, której nie potrzeba nikomu przedstawiać. <noise> Byłeś, że tak powiem, w samym centrum. Dzisiaj mamy 2021 rok. Tych wywiadów jest coraz mniej, dlatego my mamy dużo, dużo wątków, które byśmy chcieli troszeczkę rozkopać, przedstawić i pewnie a, no zaprezentować twój profil słuchaczom, których na scenie, pod sceną przede wszystkim w 2005, a nawet i wcześniej nie było. Więc na początek wróćmy do w ogóle korzeni twoich muzycznych, bo one sięgają takiego klasycznego wykształcenia. I tak, znaczy to nie było jakieś takie, wiesz, pełne wykształcenie muzyczne typu, nie wiem, Akademia Muzyczna w Poznaniu, czyli nie to wyższe takie tradycyjne, ale jakby tam do szkoły, jakby do końca szkoły podstawowej, czy ja kończyłem szkołę kurczyskiego tutaj w Poznaniu. To w 1995 roku, no a potem w zasadzie, w zasadzie od 1996 już się zająłem stricte produkcją, nie? czyli jakby pierwsze maszyny kupiłem. Też jakby mój ojciec miał dużo tutaj, no, był mocno jakby zaangażowany w muzykę nie tylko elektroniczną, ale wcześniej jakby w taką bardziej <coughs> yy, może rockową, no ogólniając jakby, jakby miał, miał gazetę Outside, potem kaktus i też no, był wydawcą wielu rzeczy tutaj na Polskę i rokowych, ale też elektronicznych, bo yy, między innymi na licencjach Trezora wydawał kasety magnetofonowe i, i no, kilka innych rzeczy, i dystrybuował ich też na. Na kraj. No i to, 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 to było tak mniej więcej, że tam w, wydaje mi się, nie wiem, to był 94, bo 95 roku. Byli chyba w siedzibie EFA, to był taki jeden z większych niezależnych dystrybutorów w latach 90. w Europie i, i dostali od nich jakby kilka pozycji z muzyki elektronicznej. To jakby wtedy to była zupełna nowość. jakby Mało kto w ogóle miał do czynienia z tym i, i pamiętam, że przywieźli chyba album Roberta Huda, Joey Beltrama i chyba Jofa Milsa, tam nie wiem, 93, 94 rok to mógł być. No i to powiem szczerze, to, to, to było dla mnie takim punktem, no takim pierwotnym, który jakby tu mnie zainteresował w tym kierunku i zacząłem drążyć, jakby zainteresował mnie jak powstaje ta muzyka, jak, jak to się w ogóle robi. No i poszu, 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 zacząłem poszukiwać starych maszyn, e, zacząłem inwestować w studio i, i jakby ten temat e, pogłębiać. Też jakby wtedy w Polsce w sumie niespecjalnie jakby ta scena była duża, można powiedzieć, że była jakby super mała. Nie? Nie wiem, w, w Poznaniu, 3, 4, może 5 osób się tym zajmowało, w Warszawie tak samo, także ogólnie to nie wiem, to scena w Polsce, może to było 40, 50 osób i nieliczne kluby tak naprawdę, a w zasadzie kluby, w których jakby dj jest z własnej inicjatywy raczej mieli marzenie, żeby coś zrobić i jakby inicjowali jakby możliwość w ogóle zrobienia eventu, nie, jakby pierwsze plakaty na imprezę w Poznaniu były w zasadzie rysowane ręcznie, nie? pisekami i tak dalej, także to, to by jakby to był taki sposób promocji i natomiast to że był taki sposób jakby chałupnicze promocji, to na imprezy w 1994-1995 roku potrafiło przyjść do Skalpaka 1500 osób. Nie? Natomiast mówię, to, to, to było jakby zupełnie nowe zjawisko subkulturowe, czyli to nie było tak, że w tej chwili, jak w tej chwili jak na imprezę elektroniczną przychodzą osoby, które się interesują stricte elektroniką, wiadomo, plus jakieś osoby, które mają ochotę na w cudzysłowie clubbing, natomiast wtedy to było zjawisko subkulturowe i po prostu, no, nie wiem, hip przychodzili, wiesz, klientela rokowa. No po prostu to było wow, nie? wiesz, ludzie z, z odkurzeczami na, na, na plecach, nie w maskach, wiesz, yy, yy, takich tych przeciwgazowych, tak, tak, tak. no, wiesz, wszyscy z bliskami. No, taki, wiesz, <laughs> taki klasyczny rave. Nie? Także to było, to było zupełnie coś takiego nowego z, subkulturowo. Jak myślisz, gdzie, gdzie to środowisko się wytwarzało na początku? Sam mówisz, że było 4-5 osób. Mhm. Jakich jak szukałeś? Jak, jaki był do nich dostęp? Bo teraz wiesz, z każdym można się porozumieć na Facebooku, znaleźć grupki poświęcone tylko jakiejś mm -hmm. części muzyki, poszczególnym gatunkom, sprzętom i tak dalej. Gdzie było to miejsce spotkań z tymi ludźmi, którzy byli insiderami? Jest to, jakby notabene. Ja miałem trochę ułatwioną sytuację ze z tej, że mówię, mój ojciec jakby zajmował się tą muzyką i, i dużo ludzi jakby się przewijało przez nasz dom. Nie? I, I to zarówno wiesz, i zespołów rokowych, ale też jakby yy, no, takich yy, ludzi, którzy się hobbystycznie muzyką interesują, kupują płyty, no, wiecie, frików, nie? I, i, i no, yy, ta, takim, jakby tutaj sposobem, yy, jakby zapoznałem te, te osoby, które się wiesz, stricte elektroniką, jakby tym, 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 tym samym, jakby. Stylistycznie, jakby tym samym gatunkiem interesują. No i jakby te, te kontakty jakoś się nawiązały. No i też yy, wiesz co, no chodziłem też na imprezy, nie? To, to, to też mnie tam wiesz. Bardziej mnie w sumie na tym etapie wiesz, interesowała właśnie ekipa DJska i, i, i jakby to, co robią, niż stricte wiesz, clubbing i, 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 i że tak powiem, wiesz, konsumowanie alkoholu przy barze. Więc to, to jakby tą, tą, tą drogą te kontakty się pierwotnie tutaj za zakorzeniły. Nie? Wspomniałeś w ogóle o ciekawej rzeczy, zresztą pada to nie tylko w paru wywiadach, których wcześniej udzieliłeś, ale między innymi w relacjach wielu osób zaproszonych do książki 30 lat polskiej sceny techno. Mówisz o tych gwizdkach, o tych odkurzaczach, o maskach. Z jednej strony ci ludzie, którzy przychodzili do klubów, Dostawali informacje o imprezach w zupełnie inny sposób niż ma to miejsce teraz, tak jak zwróciłeś uwagę, były to osoby z różnych e, środowisk, a że było to wszystko przed erą e, nawet nie tyle co mediów społecznościowych, co na przykład ogólnodosępnych aparatów cyfrowych, bo o smartfonach tutaj nie ma co mówić, nie zachowało się zbyt wiele materiałów e, z tych imprez, no i na pewno to będziemy dzisiaj e, e, pogłębiać. Chociaż podejrzewam, że twoje archiwum może coś tam mieć takiego. Znaczy powiem tak, że w latach 90. de facto to było nawet można powiedzieć przed erą internetu. Mm. Dlatego, że jak ja sobie przypominam, w zasadzie w 1994-1995 roku, to jedyny sposób, przynajmniej w jaki ja jakby miałem dojść do internetu, to, to było dzwonienie modelem telefonicznym na uniwersytet, pamiętam, przez który można było się w systemie Unix jakby komunikować, w ogóle dojść do jakichś takich bazowych tematów internetowych. Nie? Dopiero potem się pojawiły jakieś komunikatory, ten ir ir nie? Także to, to, to w ogóle nie można mówić, że to internet istniał, nie? w tak jakby na szerszą skalę, więc to, to w ogóle nie był sposób komunikowania się ani, ani sposób jakby reklamowania imprez. Natomiast wtedy istniała telewizja. I to był główny, prawda mówiąc, sposób. Komunikacji i reklamowania, dlatego że wtedy jakby telewizja była bardzo czynnie zainteresowana promocją tego, bo to bym mówię, to było coś nowego, nowego. subkulturowego. Także były i programy dedykowane, i na przykład pamiętam, wiesz, w 96 czy 7 roku byłem zapraszany do telewizji polskiej, wiesz, na, na, na live z Kusnierowiczem, który wiesz, wtedy był sportowcem mm. wtedy, wiesz. I wiesz, i to było mniej więcej tak, że ja DJ, a on chcesz sportowiec, i to było coś, że wiesz, że to jest że jestem, wiesz, ten ten, ten co robi coś, coś tego fajnego. nie się brzmi abstrakcyjnie. Tak, no, dzisiaj bardzo brzmi abstrakcyjnie. No też wiesz, DJ Jaco, który no, 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 był dość popularnym dziennikarzem wtedy czy przyznać, on miał swój program na Polsacie. Wtedy też jakby marki papierosowe się bardzo jakby czynnie nie udzielały, jeśli chodzi o, o, o jakby sponsoring tego imprez, Także był w ogóle cały cykl, na przykład imprez Westa, czyli jakby wtedy to była marka papierosów. Wcześniej też Marlboro miało swoje, swoje imprezy i na przykład po Poznaniu jeździły. Takie mam jeszcze stare fajne zdjęcie, gdzie jedzie Polones i miał taką przyczepę za sobą i, i na tym wielki baner zawieszony z reklamą imprezy, nie? która miała miejsce w fabryce. To był w ogóle jeden z moich ulubionych klubów, po to, to było. Miejsce, gdzie kiedyś była produkcją, fabryka musztardy w Poznaniu. Nie? Świetne, absolutnie najbardziej chyba klimatyczne miejsce do, do tej pory, jakie Poznań miało. Nie? I, no I tak to wyglądało. Nie? Czyli w zasadzie telewizja i, i wiecie banery i samochody ciągnące y, przyczepy, kurde, z, z reklamami imprez. Nie? To jeszcze wtedy czasy funkcjonowania DJ-a i To, 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 to było akurat krótkie piso. W zasadzie można powiedzieć, że. To był taki pierwszy, pierwszy rok, może dwa, kiedy ja jakby funkcjonowałem z TikTok jako, jako DJ, a potem jakby już się przetransformowałem w na, na taką rolę bardziej producenta, czyli to co mnie w sumie głównie interesowało od samego początku, no to już jakby występowałem oficjalnie pod imieniem nazwiskiem. No właśnie, bo ta ksywka się pojawiła i w zasadzie szybko zniknęła, ale podobne epizody już jako producent miałeś na przykład z innymi markami, które ukazywały się jak gdyby pod Twoimi skrzydłami. Mnie na przykład bardzo mocno zainteresował label Carabinieri, ponieważ dzisiaj wydawnictwa, które się ukazały, bodaj tylko dwa, są już białymi krukami, naprawdę są niedostępne i gdziekolwiek... Ludzie próbują tego szukać, to naprawdę z, z, spotykają się z Puską albo z oporowymi cenami. Ale udało mi się dotrzeć do nagrań w wersji cyfrowej, no i przyznam, że byłem w dużym szoku, kiedy usłyszałem to i pomyślałem sobie, jak świeżo to brzmiało. Generalnie jakby muzyka elektroniczna jest wiesz, dość starą formą nie? i tak prawdę mówiąc, wiesz, co, to co na przykład, no nie wiem, wydaje mi się, że teraz techno dość jakby króluje, takie mocniejsze. Natomiast jakby jak sobie porównamy to techno do tego, które wychodziło w połowie lat 90., no to, 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 to wiele się nie różni tak prawdę mówiąc. Nie? Także jakby muzyka elektroniczna, przechodziła jakieś cykle o wiadomo, one są jakieś tam może lekiego, wiesz, remodelingu czy takiego odświeżenia delikatnego dostają, natomiast tak suma summarum to, 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 to nie jest jakiś, wiesz, kompletnie odstrzał, że to jest zupełnie coś, coś nowego. Nie? Więc stąd wydaje mi się, że czasami wiesz, te rzeczy, które na możemy sięgnąć, nie wiem, do płyt z lat, nie wiem, nawet 9-3-4, można powiedzieć, wow, stem to wymiata nie to brzmi, jakby było zrobione przykład w tym roku. Nie? I taka jest prawda, że to w zasadzie może trochę się polepszyło jakby jakość tych. Nagrań, bo no, kiedyś to po prostu, żeby wiesz, uzyskać taką, taką dynamikę nagrań, to jakby, musiałeś mieć studio za, wiesz, setki tysięcy i to nawet nie złotych, tylko dolarów, Na no, teraz w zasadzie wiesz, że jest to osiągalne przez pluginy i software, nie? Także tutaj ta różnica jakby z jakości nagrania pewno, na pewno stąd wynika. Ale Przeskoczyliśmy mocno w czasie, a tak naprawdę. A... Na osi czasu sceny techno, sceny klubowej, no, zapisała się mocno wytwórnia Currently Processing. Mm -hmm. a opowiedz o początkach, bo bardzo mnie interesuje to, a jak nośniki, okej, okay, pewnie też gdzieś tam kontakty ojca pomogły, ale ten materiał przedostaje się za granicę, a dostają fizycznie te płyty. Konkretni ludzie grają je w BBC? Jak do tego dochodziło w tamtych mm -hmm. czasach? Znaczy tu akurat. I, i, wiesz, ja generalnie staram się jakby nie korzystać jakby z, y, tutaj z, z kontaktów ojca, bo jakby, wiesz, byłem młody y, i, wiesz, o charakterze buntownika, czyli, wiesz, tak, to, to mi, to żeby... dużo, dużo osób, z którymi I... rozmawiałem o tobie w tym tygodniu, podkreślało, że faktycznie byłeś troszeczkę jakby. Nawet sam o, 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 zainteresowany, o, o, o. nawet sam zainteresowany o tym wspomina. Aha, 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 no, więc y, jakby zależało mi, żeby jakby wiesz te, te drogi przeciąć sobie y, samemu. Y, natomiast jest to jakby głównym powodem było to, że no, jak wspomnieliśmy jakby to nie była era internetu. Nie? Żeby w ogóle wyjść z muzyką wiesz, poza własne podwórko, no to, to nie było jakby innej możliwości niż założenie labelu i z dystrybucją, że tak powiem, ogólnoświatową. Nie? Jakby to była jedyna szansa, żeby wiesz, pokazać się z tą muzyką. No, nie, wiesz, no nie było YouTube'a, nie, już nie mówią o mediach takich wiesz, typu Facebook i tak dalej, Instagramy. Także no, 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 nie było szans w ogóle. To była jedyna droga i i wtedy jakby, to było, jakby dodatkowym utrudnieniem było to, że w zasadzie w Polsce nikt nie robił winyli. Nie? Znaczy nikt nawet nie wiedział, jak to zrobić, no bo to, to powiedzmy, że to była wiesz, era zamknięta. Nie? Że winyle to, wiecie, robiło się jak w wydawnictwie Muza w latach 60-tych, 70 -tych, potem nasz, na, na, nastała era kaset magnetofonowych, CD-ków, ale winylem to wszyscy uznali, że to jest wiesz, kosz, nie? i to, to nigdy nie powróci, nie, nie, nie było ani, ani, ani taśm produkcyjnych w Polsce, to wszystko było i już na pytanie, jak to zrobić, to wszyscy <grydy> nikt nie wiedział, nie? Więc, yy, więc ja pamiętam, dostałem od kogoś jakby kontakt, że w Czechach są najbliższe manufaktury płyt winylowych. I... I tam żeśmy uderzyli. Pamiętam, że mastering pierwszej płyty Cardi robił Gawłowski pod Warszawą. W zasadzie masteringowi, który do dzisiaj obsługuje wszystkie takie, wiecie, topowe polskie będy typu, no nie wiem, no jakby tak mainstreamowo, dokładnie. nie? Więc pamiętam, ja z nim pojechałem do niego z kasetą DAD i u niego tam w Wili e, robiłem mastering. No, to to, to wiesz, było dość du duże zaskoczenie, co to jest w ogóle za muzyka do masterowania. E, natomiast no, no, jakoś tam sobie poradziliśmy i, i jakby Czesi nam e, tą płytę wytłoczyli. natomiast Problem był drugi, jak, jak wiesz co dalej, nie? bo wtedy nie było Unii Europejskiej. Nie? Jakby każdy kraj był, wiecie, miał border, czyli granicę i między każdym krajem były opłaty skarbowe, clenie i tak dalej. Także pamiętam, że płyty musiały przyjechać wiesz, samochodem, zostać odsłone i wiesz, no, urząd skarbowy na, na, na deklarację, że, że importujesz płyty winylowe, które dalej chcesz sprzedawać, no to robił wielkie oczy i, i raczej wyglądało to na coś bardzo dziwnego. Więc to, 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 to nie było łatwe. A po drugie, dystrybutora jakby mieliśmy w Wielkiej Brytanii. Nie? Więc potem jeszcze przed tych płyt ponownie do Wielkiej Brytanii no to było już w ogóle e, trudne przedsięwzięcie. Natomiast na no suma, są suma, no to wszystko jakoś tam, wiesz, przez to i, i płyta trafiła jakby na cały świat. Nie? Ona, wiesz, i, 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 i była w Stanach, i była w Japonii, i była w, w całej Europie. Także, także to, to, to z automatu potem już poszło. Nie? Pamiętam, że. Na przykład w latach 90. był dość kultowy sklep w Nowym Jorku, Sonic Roof, prowadzony przez Frankie Bonesa i Adama Xa. I ja im faksem wysyłałem zapytanie, czy byliby zainteresowani, żeby kilka sztuk do sklepu dostać. Potem, wiesz, faks przychodził rano, że super, przyślijcie nam pięćdziesiąt sztuk. Nie? I to był, wow, nie? Że, wiesz, w Nowym Jorku w latach 90. są nasze płyty, nie? I, to, i to, to, to taką drogą się to wszystko wtedy odbywało. Nie? No właśnie, bo wspominasz tutaj o tych przeszkodach technicznych, formalnych, biurokratycznych też, mhm. ale zastanawiam się, Jakim cudem, wiesz, twoja płyta dotarła właśnie do Nowego Jorku, czy też do Johna Pila, do kultowego DJ-a, który podejrzewałem, otrzymywał dziesiątki, jeżeli nie setki płyt z całej Europy i nagle chłopak z Polski dostaje się do niego, jego muzyka jest grana przez tego legendarnego człowieka. No i właśnie do kogo wówczas wysyłało się płyty, czy to w Polsce, czy to za granicą, żeby mieć jakąś szansę na przebicie? Znaczy promówki wysyłało się pocztą, nie? Czyli jakby albo sobie jakby sam budowałeś bazę, czyli na przykład, wiesz, stacje radiowe, które mają sens, żeby tam wysłać płyty, czasopisma, wiesz, sklepy, no bo jakby, żeby sklep u Ciebie zamówił, to trzeba po prostu mu wysłać płytę i on na tej podstawie jakby określał, czy jest zainteresowany, czy nie, nie? Więc taka droga, droga to była no dość żmudna. Trudna, nie? Natomiast no, my sobie taką bazę, z, no, bo mniej więcej mieliśmy pogląd, wiesz, jakie gazety nas interesują, jakie audycje radiowe są warte uwagi, jakie sklepy mniej więcej funkcjonują yy, na Zachodzie, które jakby, wiesz, no, dystrybują ten rodzaj muzyki. I, I ja tam po prostu, wiesz, zrobiłem 50 nie wiem, promówek, wysłałem po całym świecie. I, i, I czekamy, co się wydarzy. Nie? I, I pamiętam, że yy, yy, John Peel się nie odezwał jakby bezpośrednio, tylko Pamiętam, że ktoś do nas chyba zadzwonił, czy nawet do mojego ojca, i który, no bo wtedy jakby audycja Johna Peela, ten, ten jego w BBC, no to było ultrakultowe. nie to prawie wiecie, trochę było jak takie Radio Europa za komuny, nie? że po prostu to było taka furtka do, do undergroundowej muzyki dla tutaj, wiecie, byłego bloku wschodniego, nie. Więc pamiętam, że ktoś tam właśnie dał, dał znać, że wow, stary ta tam płyta była w audycji Johna Pilla. I to na, mnie to już w ogóle tam wiesz, zbytło, że, że on po prostu zagrał. Nie? Ale, ale kontakt był taki, że dostał prymówkę, sam z siebie ją puścił, i, 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 i tak do tego doszło. Nie? Trochę się mówi, że przez te dzisiejsze możliwości internetu, tak łatwo jest zobaczyć życie bohaterów naszych albo obserwować, jak funkcjonują. Też mieć z nimi kontakt, liczyć na reakcje, ale tak naprawdę te 20 już lat temu, tak jak słyszę, trochę łatwiej było dojść, bo, bo pewnie ten. to si było... to było. Znaczy na pewno było dużo mniej muzyki, dużo mniej producentów, nie? Yy... Co, czy łatwiej no, było trudniej o tyle, że jakby ta droga yy, fizyczna, taka wiesz, żmudna jakby była dość skomplikowana, nie? że to wiesz, wszystko trzeba było fizycznie wysyłać, w sumie nie widziałeś, czy ci odpowiedzą, kiedy ci odpowiedzą, czy zamówią, czy nie zamówią. Nie? Także... Ale ta praca wykonana często. Spod... Miała szansę pewnie większą spotkać się z jakimś takim efektem, jakąś reakcją niż zasypywanie i taki efekt spanu. Tak, ale, ale wydaje mi się, że jakby głównym problemem dzisiejszych tak. czasów jest po prostu jakby ilość, ale to mi się że wydaje, że to nie dotyczy tylko muzyki. Nie? Ogólnie jakby my jesteśmy przebodźcowani, jakby wiesz, wszystkiego jest za dużo tak naprawdę, nie? że to jakby my nie potrzebujemy tylu, tylu rzeczy i też nie potrzebujemy, tak naprawdę mówiąc tyle muzyki, nie? bo jak, jak sami wiecie, no, nawet nie jesteś w stanie wszystkiego Słuchać, tym bardziej ja rozumiem, że wiesz, yy, ANTR takiego labelu no nie jest w stanie też wszystkich dymówek przejrzeć. nie? No, no, tego jest masa, nie? także po prostu to jest problem ogólny dzisiejszych czasów, że wszystkiego jest trochę za dużo. Nie? Pewnie nie było takiej profesjonalizacji też sceny na samym początku. Masz jakieś takie wspomnienia, które szczególnie utkwiły ci, trochę pewnie z klucza fakapów, które na przykład wiesz, że pewnie. Yy, nawet 10 lat temu, czy 5 lat temu już by się nie wydarzyły, a wtedy na początku lat 2000 na przykład przechodziły i, i, i generalnie każdy zna i umiał znaleźć rozwiązanie, a, a dzisiaj pewnie zakończyłoby się na przykład na tym, że. Stary, nie ma tego, co w Raiderze, nie gram. Znaczy, no oczywiście, jakby poziom jakościowy klubów przede wszystkim był no, znacząco różny od tego, co mamy dzisiaj. Nie? Znaczy, oczywiście w Polsce to już w ogóle to była ta masakra. Nie? No, to w zasadzie kluby, no, większość klubów nie miała nagłośnienia porządnego, nie? to zawsze pierdziało i, i psyło się w połowie. Nie? Więc to oczywiście tak, no, na zachodzie było no, no, niebo lepiej. Nie? Jednak przede wszystkim Niemcy, no, to, to oni ten swój ordnung nam no, mieli wiesz, zawsze, nie? Więc pamiętam, wiesz, że ja chyba pierwszy raz w, w Niemczech grałem, nie wiem, w 90 -tym... Roku, no to jakby w, tutaj skala porównawcza, no to, 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 to był kosmos po prostu, nie? ale to jakby we wszystkim, nie w sensie organizacji, yy, no nie wiem, umów, yy, wiesz, punktualności, takiej słowności, no przygotowania, no to, to, to Niemcy po prostu wyprzedzali, jakby wszystkich, wiesz, o o kurde, dekadę minimum, nie? więc nawet w latach 90. to oni byli mocno do przodu, więc zresztą no, jakby, wiesz, nie, wiadomo, że w, jakby to gdzieś się zaczęło, to, 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 to elektronika... Jest dość yy, tutaj, no, zdanie są podzielone. Nie? No, wiesz, dla Anglików zaczęło się w Anglii, dla, dla Amerykanów w Detroit a, czy w Chicago, a, wiesz, a dla Europejczyków w Niemczech. Nie? Więc to, to zależy, kto jak tutaj uważa. Natomiast no, nie, nie wszystko czuć, że, wiesz, że w Niemczech to, to, ta elektronika była mocna nie? i oni, oni po prostu wiedzieli, jak to robić. Nie? tam mm. Największe gazety były tam, najlepsze kluby były tam. Nie? Wspominałeś o tych różnicach, jeżeli chodzi o kluby, o inne kwestie związane w ogóle z kulturą klubową, ale zastanawia mnie różnica w świadomości osób, które w tej klubie uczestniczyły. Nie mowa tutaj jedynie o różnicy między Polską a Niemcami, ale również innymi miejscami, w których miałeś okazję grać już na początku swojej kariery. Znaczy wiesz co, to, to, to trochę dwojako, bo jakby ta świeżość była w Polsce. Nie? Czyli na przykład wiem, że no, bardzo wielu artystów z, z, z te, takiego tak zwanego zachodu jakby uwielbiało przyjeżdżać do Polski mimo tych mankamentów jakby, technicznych, bo po prostu tu, wiesz, to wszystko było takie świeże, nie? że to, 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 to wow. I oni mówią, kurde, ale u was jest mega. Nie? To jak u nas tam wiesz, 15 lat temu, nie? jeżeli się tak było, że wszyscy wiecie, no, mega, to była mega zajawanie i, i i, I to było czuć, nie? mimo tej takiej niedoskonałości. Natomiast no, na pewno, przynajmniej w Niemczech, no, tam jakby nie odpuszczali, nie? że tak powiem ci, ci, ci wiesz, klubowicze, nie? że tam był po prostu prawdziwy rejw. Pamiętam jak grałem w Stamheim. w Stamheim to w Kassel był wtedy taki w zasadzie, można powiedzieć, numer jeden klub. No to ja wychodziłem o 14 z klubu w niedzielę, a impreza się jeszcze nie skończyła. Nie? I tak tam takie balety były, nie? I to, to takie, wiesz, na 1000, 1500 osób, także no, no, tam, tam po prostu był w taki, no, z grubej rury, nie? I, i te, tak generalnie w Niemczech było, nie? Że to, te balety były dość mocne i długie. Nie, natomiast, no nie wiem, jak w 2004 grałem w, grałem w Japonii, no to w Tokio też był mega odlot. Nie? to Oni z kolei tam, tam jest trochę inaczej, no bo generalnie Japończycy niespecjalnie jakby piją alkohol, czy, czy nie, dość jakby generalnie są tacy. Yy, powściągliwi. powściągliwi, natomiast to nie oznacza, że nie imprezują i że nie są głośni i że wiesz, nie, nie zachowują się na, jak na, na prawdziwym rajwie. Dokładnie tak się zachowują i tam no, też był mega odlot, nie? że po prostu, wiesz, gęba im się nie zamykała, po prostu, wiesz, krzyki, yy, wiesz, skakanie no, jak na, 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 na belecie, tutaj, nie? Także no, każda, 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 każda szerokość geograficzna miała swoje, tutaj, wiesz, yy, zalety, nie? A Meksyk potrafił najczęściej zaskoczyć? Znaczy, tam był po prostu generalnie dobry vibe, nie? czyli jakby już na dzień dobry relaks. <noise> Oczywiście, jeśli chodzi o kwestie organizacyjne, to, to ten relaks jakby przeszkadzał. Nie? No bo, e, pamiętam, jak e, po raz pierwszy pojechałem do Meksyku, to jak grałem w Bar Americas, czyli w zasadzie w tej chwili instytucji w Meksyku, e, czyli Ramon Gonzalez, to on no, w tej chwili tam w, zasadzie w tym rejonie Meksyku, czyli Guadalajary. No, no już tam mega, mega tematy eventowe robi, typu nie wiem, imprezy z, z Bielą no na 50 tysięcy osób na, wiesz, na, na ulicach Meksyku. Także, no, no, zresztą no, no, Bar America to, to jakby w Meksyku jest uznawana jako instytucja w zasadzie. Nie? No to na przykład ja pamiętam, jak ja przyjechałem, to na niego czekałem na lotnisku po 4 godziny. I przyjechał po 4 godziny, jakby nigdy nic się nie stało, że Cześć, spoko. Nie? I to, to, jakby to, to e, e, jak potem rozmawiałem z, jakby z innymi, to że to po prostu tak jest. Nie? I, I właśnie taki jest Meksyk, ale, ale w sensie ludzi, czy otwartości, czy w ogóle no, 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 zainteresowania tam elektroniką, czy też jakby takiej stronie estetycznej. Tam czuć ten artyzm nie? i tam plakaty, czy, czy ulotki, to wszystko jest śliczne po prostu. nie tam, tam no nie mają coś takiego. Zresztą, generalnie architektura w Meksyku, wiesz, chaty są, no czuć taki, taki ten flow, nie? I, i to, to, to jest spójne jakby z tym. Kiedy zacząłeś... Obserwować, że coś się w Polsce zmienia, przyspiesza, może jeżeli chodzi o zmiany, bo dzisiaj wielu artystów mówi o tym, że no, dogoniliśmy ten poziom albo jesteśmy go bardzo, bardzo blisko. DJ jest podobnym stażem jak ty. Często zwracają uwagę, że wejście do Unii Europejskiej zmieniło troszeczkę zasady, ponieważ ci artyści z zagranicy mogli być częściej w Polsce, więc nasi lokalsi mogli ich podpatrywać, jak to wygląda, a z kolei my mogliśmy jeździć na przykład na zachód i oglądać, jak wygląda organizacja choćby imprez w klubach, jak wygląda to wszystko z strony technicznej i nie tylko. Znaczy, wiesz, tak ogólnie to mi się wydaje, że my, mimo wszystko, jesteśmy marginesem nie? Jakby sceny. Że to, to u nas jest jakby dość małe. Nie? Że to, 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 nawet nie wiem, czy, 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 czy yy, takie kraje, jakby trochę na południe bardziej jak Rumunia. No Rumunia na pewno jest większa, nie? jeśli chodzi o taką scenę, ale, ale nawet swego czasu wiesz, Czesi wydaje mi się też byli jakby mocniejszy. U nas to mimo wszystko jest, jest dość małe. Nie, ja to nie, nie chcę jakby, jakby tutaj zaniżać tutaj tego poziomu. Natomiast ogólnie. Nie, wiesz, no jak policzymy sobie, ilu u nas jest producentów, którzy tak jakby czynnie działają jakby na scenie, a ilu na przykład jest wiesz, w Niemczech, no to są, wiesz, no, to są kolosalne różnice, nie? Także, no wiesz, no, wystarczy powiedzieć, sprawdzić, ilu jest, jakby wiesz, ludzi, którzy, których zna cały świat w Niemczech, a ilu jest w Polsce, nie? No, to to, to nie wszystko skala, skala jest dość znacząca. Natomiast podstawowa różnica pojawiła się wtedy kiedy w Polsce czy ogólnie jakby na świecie jakby technologia umożliwiła Szerszemu gronu jakby, na produkcję muzyki, bo w latach 90. żeby wiesz, produkować muzykę, to, to no, wiesz, trzeba było, było po prostu mega ciężko i długo pracować, bo wiesz, no, nie wiem, każdy efekt. Yy, czy no, nie wiem, no, jak chciałeś robić perkusję, potrzebujesz automat perkusyjny, jak yy, sampler, yy, wiesz, no, wszystko jakby każdy element produkcji wymagał hardwareu, i yy, który był drogi, był trudno dostępny. No, yy, tu była, tu była jakby pierwsza przeszkoda do pokonania. Nie? I no w latach 90. gdzie my byliśmy jak po tej transformacji systemowej, no to wiesz, no nikt, nikt nie miał na to kasy. Nie? No to się jakby chałupniczymi metodami się robiło tę muzykę i przy niewielkim użytkowaniu wiesz... Maszyn, no bo nikogo nie było stać na to, żeby mieć jakieś wielkie studia. Nie? Także to była główna bariera, i to się jakby zmieniło, bo po prostu wiesz, pojawiła się technologia, software, który jest wiesz, tańszy, dostępny, wiesz na początku, wiadomo, piraty i tak dalej. Także to spowodowało, że dużo więcej ludzi miało szansę w ogóle poskubać po Te, tej produkcji. Więc tu, tutaj była podstawowa zmiana. Czy już w tym czasie miałeś ugruntowaną pozycję? Kontakty rozbudowane za granicą, porównywało się ciebie do, no, do czołówki. A miałeś taki moment, że czułeś się gwiazdą sceny w Polsce? Znaczy, w, wiesz co, ja nigdy nie miałem jakiejś takiej analizy, nie? Czy, czy wiesz, jaki jest mój status i tak dalej. Natomiast, jakby. jakby... To było trochę odczuwalne jakby po, wiesz, po jakby takich zapytaniach w sensie wiesz, klubowych, nie? Że jakby, yy, no to w zasadzie w wiesz, tym takim time'ie moim, gdzie jakby głównie byłem związane z, z Mobili Records, yy, no to w zasadzie ja grałem na minimum dwa-trzy razy w tygodniu, nie? I, i jakby po całym świecie, i tutaj jakby w Polsce też jakby te, te takie wiesz, zapytania były non stop, nie? także jakby analizując pod tym kątem, no to, to, to że tak powiem było zapotrzebowanie na moją osobę. To jeszcze do tych zagranicznych wojarzy najlepiej wspominana impreza tak pod kątem z jednej strony zajawki, ale też no, prestiżu na przykład. Znaczy no, wiesz to w, 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 myślę, że zajawkowo, no, no, to, to im dalej tym było wiesz, większa zajawka, bo inna kultura, inni ludzie, nie, no, nie wiem, RPA było, było mega, grałem Sylwesty na 4000 osób. Yy, też w Cape Town grałem, no mega ludzie i też wszyscy tacy, wiesz, no, mega właśnie rave. W Meksyku zawsze było mega, yy, no, wiesz, byłem też w dziwnych miejscach, wiesz, grałem w Wenezueli, gdzie generalnie nawet wtedy już Wenezuela była uznawana za jeden z najbardziej niebezpiecznych krajów na świecie i pamiętam jak ja tam, wiesz, tydzień się z, bujałem z lokalsami, no to oni wiesz wszędzie musieli mi wozić i wiesz, no, w sumie najlepiej było nie opuszczać samochodu, bo tam jest, no te, teraz to już w ogóle jest mega, ale nawet nawet 10 lat temu było dość przerażająco, no ale wiesz, dla mnie to, to, to było mega ciekawe tam wiesz grać i, i poznawać tam kulturę. No w, w mega, jam Toronto, w Kanadzie to absolutnie wiesz mega ludzie. W Stanach też było Dość ciekawie, natomiast tam jednak było odczuwalne, że ta scena jest mała, nie? że to, to, to w ogóle nie ma co porównywać. Nie? Yy, no w nie wiem, w wiesz, fabryk w Londynie no to, wiadomo, to, to, to zagranie na wiesz, Room One, yy, no to, 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 to jest takie, wiesz, no, wtedy czujesz, że jak wszystko powinno wyglądać, nie? że to jest po prostu, wiesz, absolutnie level profesjonalny, jakby w każdym aspekcie, nie? i nagłośnienia, i organizacji, i, i w ogóle, wiesz, samego eventu. Nie? Także. No, trochę tego było. Nie? Wiesz, każdy sonar co roku w Barcelonie, gdyśmy mieli jakby wynajęte mieszkanie wszyscy mobili, jak mieszkaliśmy razem. Eee, no, i, I biza mimo tego, że ja nie byłem nigdy fanem Ibizyny, ale, ale wiesz, no, i w, jak grałem w Privilege, no to też 4000 osób w środę na przykład. Nie? No, to, to wszystko wiesz, to robiło wrażenie. Nie? Więc no, to, to było fajne. Nie? No, Japonia to zawsze. Zawsze było inaczej, nie? więc no generalnie wiesz, im dalsza podróż, tym, tym zajawka była myślę, wiesz, większa. Nie? A miałeś e, takie z drugiej strony patrząc m, zjazd, że na, na przykład wyjazd zagraniczny właśnie spodziewasz się po tym, co już zobaczyłeś e, no, dużych rzeczy, a przyjeżdżasz i jest klapa, taki, wiesz, trochę fory festiwal. Wiesz co, powiem ci, że nie, dlatego. To ja że... cię postaram się przypomnieć no, no, jedno, jeden no. wyjazd. No. Na Cypr. A, no tak, ale to było troszeczkę tutaj, jakby, że tak powiem, po, trochę po, z polskiej strony organizacyjnej, że tak powiem. Że to, bo to było tak, że. Trochę in, in, inny, inny temat to były bookingi zagraniczne, które wychodziły jakby z ramienia e, mobili czy agencji tej zagranicznej, a trochę inaczej jak, jak w Polsce coś się tutaj… Bo to, to nie był jedyny przypadek, gdzie e, ktoś z Polski próbował robić coś za granicą. Okay. I to rzeczywiście, e, no to w, w, wtedy były problemy. Nie? I to nie tylko na Cyprze, ale w, w, pamiętam, że nie, nie przypomnę sobie gdzie, ale była powtórka, nie? że to jednak ch chęci to nie, nie, nie zawsze jest wystarczające, co musi być. Być do zrobienia eventu. Nie? Ale jakbyś tak w trzech, w trzech zdaniach naszym odbiorcom powiedział o tym, właśnie wyjeździe, bo ja poznałem tę historię, przygotowując się do wywiadu, ale, ale jakbyś się mógł cofnąć pamięcią do, do tego wyjazdu. Tak, znaczy z, z tego co ja pamiętam, generalnie tam się nic nie odbyło. Nie? Natomiast z tego, jakby dzisiaj problemy już zaczęły, to pamiętam, że ja dostałem adres hotelu w ogóle, i pamiętam, że jak przyleciałem na Cypr. To wziąłem taksówkę i ten adres hotelu było, był zupełnie na drugiej stronie wyspy. Nie? Ja tam pojechałem taksówką, poczem y, tam nikt nie wiedział w, w tym hotelu, że w ogóle my mamy taką rezerwację. Ja do nich dzwonię i oni mówią, nie, 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 wiesz co, jednak zmieniliśmy na hotel, on jest zupełnie w innym miejscu i było po drugiej stronie wyspy. Nie? Więc ta taksówka, pamiętam, w jedną i w drugą stronę, chyba jak dojechałem już do tego hotelu, chyba tam było na liczniku z 300 euro. Nie? I wiesz, ja nawet wiesz, nie byłem przygotowany, że potrzebuję ze sobą. 300 na, wiesz na taksówkę i, i to już był pierwszy problem, że, wiesz, że zaczę... trzeba było szukać wiesz, odpowiedzialnej osoby, organizatora, żeby najpierw w ogóle zapłacić za taksówkę, nie? a to był dopiero początek problemu, bo potem się okazało, że że impreza chyba już nie odbędzie się. Nie, nie wiem z jakiego powodu, czy organizator już nie zapłacił za, za wynajem klubu. Tak, miało być kilka klubów, miał być Jakoś, taki festiwal tak, kilkudniowy. To Chyba finalnie... w ogóle to był Kazantik, bo tak tak, 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 albo tak. przynajmniej odpowiedź na, tak, na ten próba tak, tego. to tak. Tego, no, no, no. Także... się skończyło chyba na kilku <grym> występach w Beach Barze. Byli tam Kacendoksi na pewno. Tak, Rodríguez Rodríguez junior. junior, tak, 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 tak. No, tak, tak, to mniej więcej. Z chłopakami z Kacendoks często się przecinaliście za granicą? Więc to, bardzo często i nie tylko za granicą, ale też w pociągu w Polsce. Nie? Bo żeśmy, generalnie to było tak, że to był taki okres, że bardzo często w ogóle byliśmy bukowani razem tutaj w kraju, nie? że to, 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 to bardzo nam się często przecinały te drogi. I, no. Chciałbym zapytać o rzeczy, o których w sumie Łukasz już poniekąd zapoczątkował, ponieważ już z lat 90. przeszliśmy do lat 2000, w sumie do drugiej połowy tych lat 10. No i ta scena mocno zaczęła się zmieniać właśnie przez tą dostępność i nie tylko urządzeń, ale też raszkujący powoli, powoli internet. I przypomnę. Twoje słowa, które wydaje mi się, że bardzo mocno oddają to, co w ogóle się dzieje ze sceną klubową nie tylko wtedy, ale też dzisiaj. W wywiadzie z 2011 roku powiedziałeś tak. W świecie muzyki, brutalnie mówiąc, jest ciągła walka o utrzymanie się na rynku. Nie można więc pozwolić sobie na chwilę przerwy w produkcji i wydawaniu płyt, bo ludzie po prostu o tobie zapominają. Istnieje oczywista baza stałych słuchaczy, którzy naprawdę interesują się tą muzyką, jednak realia są takie, że większość osób trafiających na imprezy to klubowicze sezonowi. Mniej więcej co 3 lata jest rotacja wśród publiczności, starzy więc znikają, a na ich miejsce pojawiają się nowi. Najgorsze w tym jest to, że ci nowi niespecjalnie zdają sobie sprawę z tego, co wcześniej działo się w muzyce. Tak więc gdybyś nie wydawał nowych produkcji przez powiedzmy 3 lata. To byłbyś dla nich prawdopodobnie wcześniej nieznaną twarzą. Tak, i to, to wydaje mi się, że to, to nadal tak to funkcjonuje, że yy, jakby 90% osób, które przychodzi wiesz, do klubów, na festiwale, no to jakby oni mają taki, taki swój trochę ograniczony jakby, swoją ograniczoną żywotność. Nie? Że to jest jakby, to przypada na ich okres wiecie, młodości, gdzie po prostu się baluje, nie? a potem wiesz, kończą studia i idą do roboty i nie wiesz, albo mają dzieci, żony i, wiesz, i mężów. i i po prostu zwyczajnie, wiesz, albo nie ma na to czasu, albo sił, albo są inne obowiązki, także to trochę wynika z takiej, wiecie, no po prostu z życia, nie? Natomiast oczywiście jest te pozostałe 10% osób, które się po prostu tym interesują, nie? Natomiast to jest za mało, żeby, żeby te 10% osób, procent osób wypełniło, wiecie, festiwal czy klub, nie? Więc to, to wydaje mi się jest to nadal aktualne i tak to... Tak to działa. Nie? A z, pro, z perspektywy producenta, ponieważ ci ludzie się zmieniają, następuje rotacja nie tylko, jeżeli chodzi o ludzi, ale też jeżeli chodzi o gatunki. I ty, jako osoba z tak wielkim doświadczeniem, w przeciągu swojej kariery stylistykę brzmienia zmieniałeś bardzo często. I z jednej strony, ok, moda, zapotrzebowanie, można o tym dyskutować, jak bardzo to mogło wpłynąć no, na Twoje brzmienie, ale czy. Z, Rzeczywiście osoba, która 20 lat temu zaczęła grać jedną rzecz, jest w stanie do teraz utrzymać się, robiąc wciąż to samo ale na przykład pompując to promocje i tak dalej, i tak dalej. Tak, myślę, że, że tak I, i są ku temu przykłady, bo no, no, chociażby, wiesz, no nie wiem, Jeff Mills, wydaje mi się, że on cały czas, wiesz, trzyma się tego, co robił 30 lat temu, nie? I jest trochę takich osób. Wiadomo, że trochę to się zawsze jakby zmienia, nie? Natomiast u mnie jakby, wiesz, zmiany estetyczne jakby wynikały z czegoś innego, że po prostu mi się pewne rzeczy nudziły, nie? Że, wiesz, siedząc cały dzień w studiu, przynajmniej ja, ja byłem Taką osobą, że wież, chciałem próbować innych rzeczy, i, i, i po prostu wiesz trochę uderzanie w nieco inne jakby odłamy to nie było. Wiesz, że nagle przychodzę kompletnie w coś innego z tej scencia, no wiadomo, to troszeczkę się różniło, po prostu dla mnie, wiesz, to mi dawało, utrzymywało mi energię do tworzenia, nie, bo no, jakby powielanie tego jednego, jakby wiesz, modelu i jakby wiadomo, ten kawałek do kawałka jest inny, natomiast suma summarum poruszamy się w tym samym, nie, i, i, i to by mnie po prostu tak trochę, wiesz, przybiło, nie? i natomiast są ludzie, którzy wiesz, potrafią chodzić do jednej pracy przez 30 lat i się stują, czują z tym fantastycznie i podejrzewam, że tak samo jest z producentami, że są Sędzi, którzy wiesz, świetnie się odnajdują w jednej stylistyce i robią to przez, przez bardzo wiele lat. Nie? I to, to oczywiście te, 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 taka konsekwencja może często opocować na plus. Pojawił się taki moment w Twoim procesie produkcji, że sobie pomyśleć, nie, już zrobiłem jakby wszystkie rzeczy, które mnie najbardziej jarały. Nowe rzeczy to już nie jest mój styl, nie jest moje flow. Tak, to bardzo często się pojawiało. Ale to, to, to trwało długo, czy, czy to były jakieś takie przełomowe momenty? Dla Ciebie? To znaczy, im, im byłem młodszy, tym, tym krócej to trwało, nie? a im starzy, starszy się robiłem, tym jakby, ta, ta, jakby to, to takie wiesz, poszukiwanie czegoś, co by mnie zainteresowało, yy, wymagało dłuższego czasu. Natomiast myślę, że to tak gdzieś spokojnie do 30 na pewno nie było z tym problemu. Potem to jakby to już tak, wiesz, coraz trudniej było się jakby, wplasować, w, w, w nie, w, 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 w to czego jakby rynek by oczekiwał, nie, a z kolei w tej chwili, wiesz, wydaje mi się, że pójście, wiesz, swoim kierunkiem jest, jest jeszcze trudniejsze, nie, no bo tak, jak wspomniałem, wiesz, tej muzyki po prostu jest bardzo dużo, nie, więc, więc trudno jest, że tak powiem, pojawić się nagle z czymś. Czymś nowym, nie? To są jakieś unikatowe przypadki, że ktoś nowy wiecie, wypływa i nagle wow, nie? No właśnie, bo z tym też wiąże się Twój ostatni projekt, który też wypłynął z początku pod szyldem, który zupełnie nie był kojarzony z Twoją osobą i z jednej strony wydawać by się mogło, że to jest pewna celowość, żeby nie kojarzono Marcina Czubali z tą konkretną nazwą, Jibel Ajaci, jeżeli mm -hmm. się Tak, nie... Jibel Ajaci. Mm -hmm. okay. Albo zibel to wiesz, pewnie, myślę, że w różnych rejonach pewnie by nam inaczej to... Do... Tak, tak. I w momencie, w którym dowiedziałem się, że... Ty, to ty. To byłem zaskoczony właśnie tym, że jest to brzmienie, które zupełnie nie jest podyktowane trendami. Że właśnie to, że zdecydowałeś się na inny alias, pozostając wierny, jak gdyby własnym inspiracjom, które nie pasują troszeczkę może do tej sceny współczesnej, było właśnie taką. Samo sobie przyznaną autonomią, że nie muszę przecież się wpisać w te trendy, mogę zrobić to po swojemu, ale mogę to zrobić na, przykład na swoich zasadach, zmieniając cały pseudonim. Znaczy, szczerze powiem, że nawet nie do końca wiem, jakie są trendy. Nie? Wydaje mi się, że generalnie chyba coraz trudniej będzie postawić na jakiś wiesz, jeden, jeden konkretny trend, że to on króluje. Nie? Wydaje mi się, że jednak w tej chwili jest. Tego nieco więcej, nie. Natomiast jakby, a do tego, nie wiem, ja aż, aż tak nie śledzę, jakby wiesz, co jest, że modne, nie? To, to, to to ciężko by mi się dogodzić, natomiast po prostu to co zrobiłem, no to jakby wynikało z tego, co mnie interesuje, nie? Także, wiesz, nie było wokół tego jakiegoś planu, że dobra, to jest to, bo to za rok Szczelinie. to Po prostu jakby, wiesz, było hobbystyczna zajawka i, i nie ani, wiesz, jakimś planem, że nie wiem, powrotu do grania, czy, czy jakiejś, wiesz, większej historii, nie? Po prostu typowa zajawka, nie? Zastanawia mnie też jedna rzecz, jeżeli chodzi o ciebie jako wydawcę. Mówi się, że stworzyłeś pierwszy polski techno-label, i wydaje mi się, że jest w tym dużo, dużo prawdy. I wówczas w tamtym okresie mówiłeś często, że jednak skupiasz się przede wszystkim na wydawaniu fizycznych nośników, że wydawanie muzyki w formacie cyfrowym ma jednak właśnie to do siebie, że może gdzieś to wszystko zniknąć, przepaść w tym gąszczu. Dzisiaj mamy rok 2021. Tej muzyki, jak zwróciłeś uwagę, jest naprawdę nad podaż i w jaki sposób ty dzisiaj, jako załóżmy wydawca,. Próbowałbyś zweryfikować artystę, który chce do Ciebie przyjść, nie patrząc na wszystkie rzeczy, skupiłbyś się wyłącznie na muzyce, czy jednak by interesował Cię... To w jakim stopniu on angażuje się w inny aspekt swojej znaczy, działalności? wydaje mi się, że absolutnie nie, nie wolno tutaj wiesz, artysty oceniać przez pryzmat, czy on wydaje na nośniku fizycznym, czy nie fizycznym. Nie? Jakby tutaj wiesz, wiadomo, że summa summarum to muzyka decyduje, czy, wiesz, jaki to jest produkt, w cudzysłowie, oczywiście. Nie? Natomiast oczywiście no, no, fizyczność muzyki wydaje, że, wydaje mi się, że dodaje jej tego. tego tego smaczku, nie? że to, to, to rzeczywiście wiesz, fajnie sobie wrócić do, do płyt sprzed 20-30 lat. Gdyby ktoś mnie poprosił, żebym powrócił do MP3 sprzed 30 lat, no to y, miałbym problem, gdzie ją znaleźć, nie? bo wiesz, dysk twardy sprzed 30 lat nawet nie wiem, gdzie jest, czy w ogóle jest, nie? więc tak to tu jest główny problem. Yy, a ta, ta płytka z tą okładą, okładką, wiesz, gdzieś tam na płeczce. Pozostaje, nie? I, i, i wydaje mi się, że to wiesz, wiele osób potrzebuje tego fizycznego, szczególnie w tych czasach, gdzie wiesz, te, tego produktu wirtualnego jest tak dużo. Nie? No właśnie to samo można odnieść do grania muzyki na żywo, że jednak w graniu z fizycznych nośników albo w ogóle po prostu na, na sprzęcie. Jest w tym coś romantycznego, oldschoolowego, czy jednak no, powinniśmy postawić znak równości i pozwolić się bronić załóżmy na to selekcji, a niekoniecznie mm, hardware'owi, z którego korzysta DJ, group, DJ. Znaczy, wiesz, pomimo tego, że ja jakby od, od wiesz, lat 90 jakby zawsze wydawałem na winylach i nawet no, ostatni projekt też w zasadzie głównie na winylu wychodzi, to mimo wszystko ja, ja nie jestem, nie należę do tej grupy, wiesz, fików winylowych, nie? którzy wiesz, absolutnie nie wyobrażają sobie grania w klubach. Bez podwinylowych, Ja jestem zupełnie na odwrotnej linii i stawiam jednak na, 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 na praktyczność. Nie? I moim zdaniem, dużo praktycznie gra się z CD Playerów, czy generalnie jakby z nośnika cyfrowego, bo yy, po prostu jest to przewidywalne, nie? A, a bardzo dużo klubów, wiesz, ani nie ma przygotowanej infrastruktury pod granie z winyli, często są problemy, wiesz, z y, sprzężenia, no, wiesz, to, 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 to ktoś kto się poszturknie, wiesz, igła pójdzie, no to, wiesz, no, jednak fajnie mieć komfort tego grania, nie? bo myślę, że summa summarum osobom na dancefloorze, wiesz, y, oni nie analizują do końca, wiesz, y, tego, czy ty grasz z tej czarnej płyty, czy z CD-playera, czy z pendrive'a, czy czy, czy, czy z laptopa, y, tylko jakby chodzi im o to, ten flow, o, wiesz, o, o fajną zabawę, nie? więc y, mimo wszystko wydaje mi się, że bardziej praktyczny jest ten, ten, ten cyfrowy nośnik. Nie? Kilkukrotnie w swojej karierze byłeś wydawcą, a między innymi też bardzo znaczący dla pewnie sceny house'owej label Your Mama's Friend. A czy ta żyłka? Trochę organizatora, przynajmniej komuś kariery, w, w jakim stopniu. Miała związek też z rozpoczęciem nowej ścieżki niemuzycznej dla ciebie, czyli jakby pracy w stricte branży gastronomicznej. Yy, czy, 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 to, czy to jakby było powiązane, tak? Jakoś, że czy te, po prostu cechy, które były Ci jasne, potrzebne jasne, do aha. zakładania wytwórni też. Wystąpione tak, że jakby to, że ja otworzyłem restaurację w 2013 roku, czyli w, zasadzie no w 2012, jakby pomysł na to powstał, jakby ponownie nie była podyktowana w ogóle yy, jakimś, wiesz, nie wiem, biznesplanem, czy jakby Takim poczuciem, że dobra, wiesz, odnajdujesz się jako wydawca organizacyjny, to na pewno wiesz, z tą restauracją to pójdzie, wiesz, też świetnie, nie? To jakby było znów takie, że wiesz, ja wtedy bardzo dużo podróżowałem i, i to był taki czas jakby transformacji trochę gastronomicznej, w szczególności w Poznaniu. To się jakby w Warszawie powolutku zaczynało dziać, ale w Poznaniu absolutnie nie. I wiesz, ja, ja trochę tak mówię, że kurczę, fajnie, fajnie byłoby mieć w Poznaniu miejsce takie, do których wiesz fajnie się chodzi gdzieś na zachodzie, nie? I, i, i to, to było, wiesz, tylko, tylko w sumie to spowodowało, że yy, na taki krok się tutaj, wiesz, yy, tutaj po, poczyniłem i i, I pamiętam, że wiesz, że po, po pierwsze, jak my żeśmy znaleźli lokal wiesz, na Jeżycach, to, to wszyscy mówisz: star, tylko nie na Jeżycach, nie? tam kurde, zabijają w bramach. Nie? A restauracja, wiesz, jeszcze taka, no to już w ogóle nie. Więc generalnie głosy były wiesz, na, na, na nie i że w ogóle gastronomia, jest stary. To jest wiesz, to jest masakra, nie? I mi o to, jakby wiesz, żeśmy zrobili, i tam restauracja hulała od pierwszego dnia. nie? Także... No wiadomo, że jakieś tam zdolności organizacyjne są potrzebne, no bo tu, tu już wiesz, tu już się kończy, że tak powiem, clubbing, nie? I że jest zawsze sympatycznie. Mm. <laughs> tylko jakby, wiesz, już jest życie, nie? I, i, natomiast jakby no, no, to z tego wynikało, nie? że jakby ponownie, wiesz, była zajawka i ponownie była potrzeba czegoś takiego, nie? Spędzając tyle czasu w klubach i mając też doświadczenie z posiadania ojca zaangażowanego w scenę klubową, sam nie podjąłbyś się ryzyka prowadzenia klubu, gdybyśmy, załóżmy, przychodzi do ciebie dwóch, trzech znajomych i składa ci propozycję słuchaj, chcielibyśmy zostać inwestorami, robisz klub na własnych zasadach, wchodzisz czy nie wchodzisz? Pomyślałem, że pierwszą propozycję bycia wspólnikiem klubu miałem z Meksyku. Tam autentycznie w Meridzie, tam taki na po stronie jakby karaibskiej do mnie mówił stary, mam pomysł chcę zrobić klub i chcę wziąć na wspólników tam chłopaków z Get Physical i może być też był swój inwestor". Mm. I już wtedy mówiłem, że raczej nie. nie? i Raczej klub to, to mnie ja generalnie, przynajmniej teraz nie jestem fanem nocnego życia. Ja pomyślę, że ja uwielbiam pójść o 22 spać i wstać o 5-6 rano, nie? Więc jakby ja mam taki trochę, więc ten, ten taki flow klubowy, to, to wiesz, no, mógłbym go nadzorować jedynie w godzinach poranno-południowych niż wieczornych. <grym> więc pewnie nie, to jednak jest dla mnie zbyt, wiesz, jednak klub jest fajny, jak się pójdzie, wiesz, raz, drugi, ale jak musisz w tym klubie siedzieć non stop, to jest, to jest duże wyzwanie. Wydaje mi się że nawet wiesz często trudniejsze niż gastronomia. Jeżeli funkcjonujesz od 5, 6 do powiedzmy 22, to co najchętniej lubisz robić dzisiaj? Jeżeli to nie jest powiązane stricte z muzyką, to, to jak najchętniej spędzasz wolny czas? Znaczy, jest to. Co, no, generalnie coraz bardziej, wiesz, lubię spokój. Nie? Czyli, wiesz, najchętniej to, 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 to jakby nie miasto, wiesz, jakieś pieski, wiesz, spacerki. Yy, wiesz, trochę na oboczu, gdzieś pojechanie, jakby, no to generalnie wiesz, w ten, w ten w ten desen, nie? Także jakby ta intensywność życia jakby, wiesz, takiego miejskiego coraz mniej jakby jest mi potrzebna, nie? To wydaje mi się, to jest generalnie chyba naturalne i dużo osób w pewnym wieku, wiesz, jakby idzie na tą drugą stronę, nie? I tak to się... Natomiast to, to też nie jest tak, że, wiesz, nie mam ochoty, wiesz, wrzucić biegu, wiesz, szybszego i, i do takiego klubu sobie pójść, czy, wiesz, czy, czy do jakiegoś dużego, wielkiego miasta pojechać sobie par dni, wiesz, tam po... spędzić. Natomiast, żeby, wiesz, wieść życie w, w wielkim mieście i, i wiesz, mieć bardzo szybki wiesz, pęd do wszystkiego, to już, nie, to już nie dla mnie na pewno. Nie? Czyli jeszcze jakby się pojawiła e, opcja zagrania na dużym festiwalu i pozostania na dwa, może trzy dni nawet, to dałbyś się namówić? Znaczy, to muszę powiedzieć, że ja nigdy nie byłem fanem festiwalu, I to nawet, wiesz, te 10, 15 czy 20 lat temu. Y, ja zawsze po prostu uwielbiałem małe kluby, I to obojętnie gdzie, ale dla mnie taki klub na 200, 250 osób, no to był perfekcyjny. Wiesz, że masz ten, wiesz, mega kontakt z publicznością, najlepiej. Ja nigdy nie nienawidziłem scen w ogóle, nie? Czyli dla mnie, wiesz, Podwyższenie artysty, bez możliwości bycia na tym samym poziomie wiesz, z, z ludźmi, no to, to, to zawsze był dyskomfort. Ja po prostu uwielbiałem, a szczególnie w ogóle lubiłem takie, wiesz, niektóre kluby miały, że w ogóle DJ jest jakoś, wiesz, po środku, albo że w ogóle, wiesz, ci ludzie cię otaczają, i to był dla mnie największy wiesz, i najlepszy vibe. Nie? A takie festiwalowe tematy, gdzie po prostu wiesz, tych ludzi jest masa i wiesz, musisz gdzieś jeszcze wiesz jeździć samochodem pomiędzy scenami, bo też takie wiesz sytuacje były, gdzie to jest takie wielkie, no to, to, to nigdy nie było, do końca to wiesz w moim tutaj. Nie? Nie potrzebowałem tego, nie? Także, natomiast oczywiście, wiesz, że Audi River zawsze był specjalnym tutaj eventem, nie? A to ze względów, wydaje mi się, przede wszystkim towarzyskich, nie? Że to był taki event, wiesz, jak, jak takie, nie wiem, kurde, targi budowlane, nie? Że po prostu, wiesz, wszyscy z budowlanki się spotykają, tak było na Audi River, że po prostu, wiesz, wszyscy wszyscy wiesz, z tego kraju się zjeżdżają i, i, i po prostu było mega sympatycznie i, i z tego co pamiętam wiesz, głównie festiwal się odbywał na backstage'u a nie na, nie na scenie czy, czy, czy gdzieś na terenie festiwalu nie? i, i w, ty, w tym aspekcie ten festiwal rzeczywiście był fajny. Wspomniałeś o tej dj na środku, o tej pojemności dwu, 200, 250 osób czy z tych wszystkich klubów w których miałeś okazję zagrać masz w pamięci taki, który mógłbyś Chcieć odtworzyć w pewnej sensie jako taki swój wymarzony klub tutaj na miejscu. Znaczy, wiesz co, ja w ogóle lubiłem takie, takie kluby, nie kluby najlepiej. Nie? Czy pamiętam w ogóle, no, jak wspomniałem, Paramerika z Meksyku, to no, oni w... Wtedy yy, byli klubem w zasadzie na 200 osób. Nie? I mimo tego oni co czwartek zapraszali jakieś wiesz, duże nazwiska z całego świata, i, i, i to jakoś im się tam budżetowało. I wtedy w ogóle DJ-ka za barem. Nie? To w ogóle wiesz, dość śmieszne, ale po prostu to, jaki to powodowało wiesz, klimat i vibe, no, to było niesamowite. Wiesz, no, ludzie tańczący wiesz, na, na barze, no, no, po prostu wiesz, impreza w centrum. Nie? I, i, i to, to było fantastyczne. Oni potem oczywiście się zaczęli rozbudowywać i w tej chwili tam Baremikę jest wielki, natomiast jakby ten taki pierwowzór właśnie, że to jest takie, takie, wiecie, trochę, no może nie do końca pubowe granie, no ale jednak to jest takiego co, co, coś, 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 Coś niesamowitego. Pamiętam, w Poznaniu w 90, chyba, 97 roku było takie legendarne miejsce, Pozdali w Bramie, na Wrocławskiej. To, tam były głównie hałasowe imprezy, i to, to też było właśnie takie. Nie? i no Myślę, że jak zapytacie 40-latków dzisiejszych w Poznaniu, to powiem, że, że właśnie to Pozdali z Poznania wspominają pewnie najlepiej. Nie? I to, to po prostu robił klimat. A wydaje mi się, że klimat jest jakby wiesz, tym, tym, tym głównym czynnikiem, co powoduje, że impreza jest fajna. Nie? Marcinie, mamy dla Ciebie małą grę, zabawę wzorem wielu innych programów. Postanowiliśmy skorzystać z formatu pytań, na które możesz odpowiedzieć tak, nie lub pomidor. Pytań jest 10. Z kolei pomidora możesz użyć tylko raz. Jesteś gotowy? Jestem gotowy. To zaczynamy pierwsze pytanie, pierwsza teza tak naprawdę. Premiery wydawnictw w mobili nie są największymi sukcesami w mojej karierze. Nie. Wielu znakomitych w przeszłości DJ-ów i DJ-ek przepadło tylko dlatego, że nie potrafili odnaleźć się w realiach mediów społecznościowych. Nie. Streamingi setów w czasach pandemii to karykatura sztuki DJ-ingu. Reakcja tłumu i umiejętność odpowiadania na nią przez DJ-a to podstawa tego fachu. Tak. Selekcja była, jest i zawsze będzie ważniejsza od umiejętności technicznych. Tak. Gdyby jakiś klub lub festiwal zaproponował set Marcin Czubala, Back to Back, Jacek Sienkiewicz, zgodziłbym się bez namysłu. Tak. Polska scena klubowa nigdy nie dorówna tej z Niemiec czy Wielkiej Brytanii, bo zbyt wiele osób traktuje ją jako biznes, a nie jako kulturę. Tak. 10-15 lat temu dj i dj byli znacznie bardziej różni od siebie. Dziś zbyt wiele osób próbuje naśladować tych, którzy odnoszą największe sukcesy, przez co mamy masę ludzi grających tak samo i to samo. Tak. Gdybym choćby w połowie skupił się tak mocno na promocji swojej twórczości, co na jej produkcji, odniósłbym znacznie większy sukces? Nie. Są osoby, kluby i festiwale w Polsce, których zaproszenia do zagrania nigdy nie przyjmę, niezależnie od pieniędzy. Tak. Gdyby któryś poznański klub złożył mi propozycję zostania rezydentem, zgodziłbym się. Nie. Okej, okay, dobrze. Pomidor Żadnego nie pomidora. No. no możemy zrobić dogrywkę w takim razie. Mamy też taką ewentualność. Z kolei tutaj przechodzimy do takiego formatu, gdzie raczej preferowaliśmy odpowiedzi zgadzam się lub nie zgadzam się, ale możemy zrobić wyjątek i tutaj możesz też <laughs> skorzystać z pomidora. Dobrze. No to numer pierwszy. DJ i DJki grające z winyli powinni dostawać większe honorarium. Nie. Polityka zabraniająca używania telefonów na parkiecie powinna obowiązywać we wszystkich klubach. Tak. Selekcja na bramce klubu to przeżytek z zamierzchłych czasów i forma nierównego traktowania ludzi. Tak. W Polsce letnie imprezy powinny zaczynać się znacznie wcześniej, nawet koło południa. Tak. Festiwale odbywające się przed pandemią osiągały już nieco za duże rozmiary. Nie. Okej, okay, dobrze, Czyli mocny zawodnik. Trzeba postawić na więcej kontrowersji w kolejnych no, Okej, okay. dobrze, teraz mamy grę, którą nazwaliśmy roboczo ping Polega ona na tym, że podajemy tobie jakieś nazwisko, nazwę miejsca e, lub e, no, czegokolwiek innego. Dziękuję ci bardzo Marcinie. A ty odpowiadasz trzema słowami, które najbardziej kojarzą ci się z tym miejscem, osobą lub po prostu zjawiskiem. Czyli dla przykładu powiem Karl Cox i Biza Showman. Dobra, Król. dobra, dobra, dobra. Dobrze. No to zaczynamy. Meksyk. Takos. Pogoda, klimat. Piekarnia. A klub tak. Yy, lata 90. Yy, yy. Reakcja na robienie imprez Techno w latach 90., jak im zaproponowaliście była mega szokiem dla nich. To był klub hausowy, nie zapomnę do dzisiaj, że... Sorry, że tak dłużej powiem, ale to jest też zabawna historia, że chcieliśmy u nich robić imprezę chyba Currenty processing w piekarni, co w ogóle było masakrycznym pomysłem. A to był chyba taki klub numer jeden wtedy w Polsce i poprosili nas, żebyśmy, żebyśmy im wysłali mixtapy. Cała ekipa z Poznania im wysłała mixtape i powiedzieli, że że ta muzyka jest ambitna, ale <noise> niestety nie przejdzie w piekarni. Więc <noise> do dzisiaj mi się piekarnia będzie z tym kojarzyłam. Zamiast y, też grałem potem w, w fajną imprezę, chyba, nie wiem, czy nie z Toksami, nie pamiętam, ale także też mi się kojarzy z dobrą imprezą w piekarni. <noise> Sven y, Legenda, y, biznesmen, i y, showman. Brzeg Wschodni. Y, Fajny klimat, wakacje. Przyjemność generalnie, z tym się kojarzy. DJ mówiący do mikrofonu. Jest dziwne. Teraz znów sobie pozwolę na dłuższą odpowiedź. <laughs> Generalnie we Włoszech w zasadzie w 95% DJ mówiący do mikrofonu albo jakby osoba współprowadząca imprezę, bo tak tam jest, to jest standard we Włoszech. I praktycznie zawsze grałem i mi to uprzedzali żebym się nie zdziwił, jak ktoś będzie na mikrofonie i tam jest po prostu to tam jest to mega dziwne i mi się zawsze kojarzyło z remizą, nie? Włoska kultura tak. są systemowa. Tak jest, tak jest. Tak, ale we Włoszech to jest po prostu nawet w tych takich, wiecie, mega klubach to. to Czyli to... nawet DJ ma hypemana. Tak, tak i oni, on tam, tam ja nie mówię połoska, ale tam ciao, i tam, wiesz, do wszystkich i oni jakby to, wiesz, oni, większość tam to, to, wiesz, oni chyba to potrzebują, nie? Więc to jakoś tam to funkcjonuje. Także, ale generalnie, no, jeśli chodzi o, o, o skojarzenie, no to wiocha trochę. Nie? biznes techno. No to, to jest jakieś no, nowe sformułowanie. Ja wiem, o co jakby tutaj chodzi. No, to jest prawda. Wydaje mi się, że to jest to niefajne. Nie Natomiast no, to są prawa rynku trochę, nie? że no, wiesz, każdy ma prawo zrobić produkt, ale nie każdy musi go sprzedać. Skoro oni robią produkt i on się sprzedaje, no to czy to jest złe? Chyba nie. No. Pytanie, czy też do no bo ktoś tutaj rozumiem słucha, chodzi na te imprezy, nie, także. Requesty? No frustrujące, yy, yy, y, w, w, w zwyczaju i no. no yy. Generalnie część ludzi jakby no to są jakieś takie nawyki chyba ze szkolnych dyskotek, nie, że <laughs> wiesz, że tam niech puści nam to, to się wiesz, to się poprzytulamy, nie? Więc to natomiast jakby, jakby problemem jest to, że jakby wiesz, ocena jakby funkcji DJ jest różna, nie? I, i, I jeżeli on jest postrzegany przez pryzmat jakby jakby wiesz Maszynki dopuszczania muzyki, no to czemu, wiesz, do tego automatu do muzyki, wiesz, nie wrzucić monety i nie poprosić, żeby zagrała to, co sobie życzę. Natomiast jakby w scenie, wiesz elektronicznej, adergantowej jednak artysta jest takim, tej, wiesz, przekaźnikiem tej muzyki i on nie do końca jest jakby taką szafą kreującą. I jakby, wiesz, on ma jakąś wizję, którą przedstawia w klubie, i to jakby tutaj jest wiesz, główny ten dysonans, nie? że wiesz, on ma swoją wizję, którą chce przedstawić, a ktoś przychodzi i myśli, że on wrzuci wiesz, monetę i zagra mu piosenkę z YouTube'a. Także to. Ostatnie hasło aftery. Wykańczające tylko dla młodych, ale niezbędne. To wszystko z naszej strony. Bardzo Ci Dzięki. dziękujemy za udział. Naszym gościem był Marcin Czubala. Jest nam bardzo, bardzo miło, że to you Twoja również? postać Dzięki. otwiera tak naprawdę naszą serię. Miejmy na nadzieję, że kolejne odcinki będą trzymały ten poziom i ten poziom także gości. Łukasz Kowalka. Hubert Grupa. To był Monocast dla Muno.pl. Subskrybujcie kanał Idę w Tango na YouTube oraz wyczekujcie kolejnych odcinków we wtorki o godzinie 20.